To był jak zwykle wyścig z czasem i nieprzychylną pogodą, ale udało się. 5 lat temu, 5 marca na Broad Peak, przedostatnim niezdobytym zimą ośmiotysięczniku stanęli Artur Małek, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka. Dwaj ostatni himalaiści zginęli w drodze powrotnej do bazy. Od 5 lat spotykają się w schronisku na hali gąsienicowej. Mówią o sobie, że są grupą Maćka Berbeki. Nauczył ich nie tylko chodzenia po górach, ale i tego, jak żyć. Gdyby nie jego charyzma, to my byśmy tutaj się nie spotykali. To, że istnieje ta grupa, po żadnym zmarłym himalaiście nie powstała taka grupa. A to, że my się spotykamy już 5. rok, chodzimy w tej chwili sami albo w bardziej eksponowane góry z innymi przewodnikami, ale mam ciągle na uwadze jego nauki. Bardzo dużo nas nauczył. No i to w jakiś sposób procentuje, ta przyjaźń się cementuje. W rozmowie z innymi ludźmi nigdy tego nie można się było zorientować, że on ma takie sukcesy. Był bardzo skromny. Nauczył mnie chodzić po górach. Nauczył mnie, myślę, tego, żeby nie myśleć od razu o wejściu na szczyt, tylko żeby pokonać pierwsze 100 metrów, potem następne 100 metrów, potem dalej i dalej. Myślę, że te jego rady również stosuję w życiu. Jeśli mam coś do osiągnięcia, to zaczynam zawsze od pierwszego kroku, od pierwszych czynności. Myśląc oczywiście o tym, że muszę wejść na szczyt, ale to jest taki powolny proces. I on taki był, bardzo. On nie chodził szybko po górach, ale chodził stanowczo, twardo, jak czołg do przodu. Oczy moje zawsze są zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Ludzie, którzy od nas odeszli, Maciej, Tomek, ktokolwiek, kto od nas odszedł, tak naprawdę nie dał rady odejść, bo został w naszym sercu. Na tyle, na ile został w naszym sercu, na tyle te spotkania są tak bardzo istotne, żeby być dla siebie, tak? Bo ktoś odszedł, zostawił miejsce, to miejsce nikt nigdy inny nie zajmie, to miejsce zostaje i w tym miejscu jest ten człowiek. A my tu spotykamy się po to, żeby nawzajem sobie o tym opowiedzieć. Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę. W 5. rocznicę zdobycia Broad Peak w Teatrze Witkacego odbyła się premiera filmu pod tytułem Dreamland. To dokument o Macieju Berbece nakręcony przez syna Stanisława. Znajdują się w nim niepublikowane dotychczas fragmenty filmów z wypraw, w których himalaista brał udział. Film jest tak naprawdę o moim ojcu, o Maćku Berbece. Ale jest on opowiedziany jakby z mojej perspektywy. Jest to taka moja osobista refleksja na temat jego życia. Unikalne fragmenty, no to są głównie te archiwa, które tam wykorzystałem. To jest z roku 1988, z pierwszej wyprawy na K2, gdzie tata właśnie wtedy pierwszy raz podjął próbę zdobycia Broad Peaku. Mam też archiwalia z wyprawy w 1985 roku na Czoju. Archiwa od filmu dostałem od Fundacji Andrzeja Zawady. No oprócz tego jest wiele naszych domowych archiwaliów, zdjęć, slajdów, różnych jakichś takich domowych filmików. To wszystko postarałem się po prostu złożyć w taki jeden cały kolaż o tacie. I to była niesamowita podróż, bo przez całe jego życie, rozmawiając z babcią, rozmawiając z jego kolegami, czy z ludźmi, którymi po prostu się wspinał na jakichś takich ważniejszych dla niego wyprawach. Nigdy nie myślałem tak o tym, że to jest pożegnanie, natomiast teraz jak już tą drogę odbyłem, to myślę, że może po części tak, że może tak było.